Wir lesen einen Vers aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 5. Przeczytamy z pierwszego listu do Tymoteusza, z 5. rozdziału. Timotheus 5, Vers 20. Pierwszy list do Tymoteusza, 5. rozdział, 20. wiersz. Die Sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Z drugiego listu do Tesaloniczan, 3. rozdziału. Von Vers 6 bis Vers 15. Od 6 do 15 wiersza. Drugi list do Tesaloniczan, 3. rozdział, od 6 do 15 wiersza. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potemu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. Wir haben uns am Mittwochabend damit beschäftigt, wie der Herr, wie der Vater seine Kinder züchtigt. W środę mogliśmy się tym zajmować, jak ojciec ćwiczy czy karci swoje własne dzieci. Und hatten zuerst gesehen, dass die Kindererziehung drei Abschnitte umfasst. I najpierw stwierdziliśmy, że wychowanie dzieci obejmuje sobą trzy odcinki. Die Unterweisung oder Belehrung. Albo trzy rzeczy, czyli najpierw pouczanie. Die Zurechtweisung. Następnie doprowadzanie do porządku albo naprawianie ich. Wenn jemand sich nicht nach den Unterweisungen gerichtet hat. Jeżeli ktoś nie zastosował się do pouczeń, do wskazówek. Und die Züchtigung. Ale również i karcenie. Wenn jemand sich der Zurechtweisung widersetzt. Jeżeli ktoś właśnie nie poddaje się temu procesowi naprawy i sprzeciwia się. Dann haben wir uns damit beschäftigt, dass auch unser himmlischer Vater sich mit uns beschäftigt. A następnie też i tym zajmowaliśmy się, że nasz niebiański Ojciec chce nas doprowadzać do porządku. Er benutzt sein Wort und den Heiligen Geist, um uns zu unterweisen. W tym celu używa swojego Słowa i Ducha Świętego, aby nas pouczać. Er benutzt Brüder oder Aufseher, um uns zurechtzuweisen. On używa braci, albo inaczej mówiąc, nadzorców braci, którzy
starają się nas doprowadzić do porządku. Aber die ernste Züchtigung übernimmt unser Gott und Vater selbst. Ale najpoważniejsze karcenie przejmuje osobiście nasz Bóg i Ojciec. Das können schmerzhafte Umstände sein, durch die er uns führt. A mogą być to bolesne okoliczności, przez które on nas w życiu poprowadzi. Der Beweggrund seines Herzens ist immer die Liebe. A pobudką jego działania i jego serca to zawsze jest miłość. Und das Ziel einer Züchtigung ist, dass die friedsame Frucht der Gerechtigkeit aus unserem Leben hervorkommt. A celem tej karności, tego karcenia, to jest właśnie to, aby ten owoc pokoju wypływał z naszego życia. Wir haben uns am folgenden Abend in Orszesze damit beschäftigt. A następnego wieczoru, w czwartek w Orzeszu, zajmowaliśmy się tymi rzeczami. Dass auch der Herr, unser Herr Jesus, Züchtigung ausübt. Że również i Pan, Pan Jezus, również wykonuje karcenie. Auch da ist der Beweggrund seine Liebe. Również i w tym przypadku pobudką do działania jest Jego miłość. Und er möchte diese Züchtigung dazu benutzen, uns wieder zurechtzubringen. I On chce te procesy karności używać w tym celu, aby doprowadzić nas do porządku, naprawić. Damit wir die Gemeinschaft mit ihm genießen können. Po to, abyśmy mogli korzystać i cieszyć się ze społeczności z Nim. Und wir hatten gesehen, dass eine solche Züchtigung notwendig sein kann. I zauważyliśmy, że tego rodzaju karność może być wtedy konieczna, wenn wir in leichtfertiger Weise am Mahl des Herrn teilnehmen. Jeżeli w lekkomyślny sposób będziemy brali udział w obchodzeniu pamiątki śmierci Pana. Oder wenn ungerichtete verborgene Sünden vorhanden sind. Albo gdy nieosądzone, ukryte grzechy będą w naszym życiu. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was die Versammlung zu tun hat, wenn Sünde in der Mitte der Kinder Gottes auftritt. A dzisiaj chcemy zająć się tym, jak ma postępować zgromadzenie, jeżeli pojawi się problem grzechu wewnątrz zgromadzenia. Das ist eine sehr ernste Frage. Jest to bardzo poważna sprawa. Und es muss uns immer bewusst sein, dass wir nur recht handeln können. I zawsze musimy być tego świadomi, że będziemy potrafili tylko wtedy zgodnie z prawdą postępować, wenn wir uns selbst unserer Schwachheit bewusst sind, gdy sami będziemy świadomi swojej własnej słabości, den Herrn um Gnade bitten, będziemy prosili Pana o łaskę und uns nach den Ausführungen seines Wortes richten. I będziemy kierowali się według wypowiedzi Jego słowa. Auch dabei muss immer das Ziel aller Bemühungen sein, przy tym zawsze też celem wszelkich wysiłków powinno być, die Zurechtbringung, aby kogoś doprowadzić do porządku. Wir haben heute ein Vers aus dem ersten Timotheusbrief gelesen. Dzisiaj przeczytaliśmy jeden wiersz z pierwszego listu do Tymoteusza. Kapitel 5, Vers 20. Piąty rozdział, 20 wiersz. Die Sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Wir sehen, dass auch unter Gottes Kindern Sündigen vorkommen kann. A więc zauważamy, że wśród dzieci Bożych może zdarzyć się grzech. Eine Sünde, die öffentlich wird, die gekannt wird. Grzech, który jest objawiony i ogółem znany.
Bei all dem, was verborgen bleibt, da richtet der Herr selbst. A we wszystkich sprawach, które pozostaną ukryte przed zgromadzeniem, to sam Pan będzie sądził. Was offenbar geworden ist, da haben wir Verantwortung, das Böse aus der Mitte wegzuschaffen. Ale w przypadku takim, gdy coś zostanie objawione, to my ponosimy odpowiedzialność, aby zło zostało spośród nas usunięte. Wenn wir hier diesen Vers gelesen haben, dann sehen wir, dass es eine öffentliche Handlung in der Versammlung ist. Gdy ten wiersz przeczytaliśmy, to na pewno zauważyliśmy, że jest to działanie, które jest jawne przed całym zgromadzeniem. Wenn wir bisher gesehen haben, dass Unterweisung, Zurechtweisung und dann Züchtigung erfolgt. To, co dotychczas oglądaliśmy, czyli pouczanie, albo przyprowadzanie kogoś do porządku, albo karcenie, so müssen wir hier aus der Belehrung des Wortes Gottes erkennen, dass der Überführung in der Öffentlichkeit auch Bemühungen im Verborgenen vorausgehen. Że temu procesowi tutaj jawnemu przed całym zgromadzeniem, nazwanym tym słowem strofuj wobec wszystkich, muszą najpierw poprzedzać wysiłki pouczania, które odbywają się w ukryciu. Wie das zu geschehen hat, wird uns in Matthäus 18 gezeigt. A w jaki sposób się to ma odbyć, jest to pokazane w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Da finden wir ein persönliches Vergehen zwischen den Geschwistern. Oglądamy tutaj osobiste przewinienia, jakie zdarzają się pomiędzy wierzącymi. Da heißt es in Kapitel 18, Vers 15. Czytamy w Mateusza 18, rozdział 15, wiersz. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Wie leicht kann so etwas geschehen beim Zusammenleben auch von Kindern Gottes. Jakże łatwo coś takiego właśnie może być wykonane w tym współżyciu pomiędzy dziećmi Bożymi. Ein unbedachtes Wort. A powodem tego jest jakieś nieprzemyślane słowo. Oder etwas, was wir gar nicht beabsichtigt haben. Albo słowo lub zdarzenie, którego w ogóle nie mieliśmy zamiar zrobić lub powiedzieć. Kann zu Spannungen unter den Geschwistern führen. I to wszystko może prowadzić do napięć pomiędzy wierzącymi. Und dann ist es gut, wenn man es nicht einfach laufen lässt. I wtedy będzie to dobre, jeżeli nie zostawimy tego, aby ta sprawa biegła swoim własnym tokiem. Und denkt, was geht mich das an? I abyśmy nie myśleli, cóż to mnie obchodzi. Sondern wir sind füreinander verantwortlich. Nie, my jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Einer für den anderen. Jeden za drugiego. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, Kapitel 12. W Hebrajczyków jest napisane w 12 rozdziale, dass doch niemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Vers 15. Und 15. Wiersz. Und 18. Und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. 15. Wiersz Hebrajczyków, 12 rozdział. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Also, wenn ein Bruder gesündigt hat und wir stellen das fest, a więc jeżeli jakiś brat zgrzeszył i my to stwierdzimy, dann wollen wir uns die Gnade erbitten, zu ihm hinzugehen,
to wtedy prośmy Pana o łaskę, abyśmy potrafili w tej sprawie iść do Niego. Und nicht mit anderen darüber reden. A nie najpierw z innymi osobami na ten temat rozmawiać. Wie viel Unheil kann passieren, wenn wir das verbreiten, was an Unrecht geschehen ist. Jakże wiele złego może i niezdrowej sytuacji może stworzyć postępowanie takie, że najpierw zaczniemy to omawiać z innymi. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Tu czytaliśmy w Mateusza 18 rozdziale 15 wierszu: przekonaj go, idź do niego, przekonaj go sam na sam. Und das schönste Ergebnis ist, i najpiękniejszym skutkiem tego będzie, wenn dein Bruder auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Jeżeli twój brat posłucha cię, to ty pozyskałeś brata swego. Das darf immer das Anliegen unserer Bemühungen sein. To właśnie powinno być pobudką do działania w tej sprawie. Aber es kann auch sein, dass der Bruder nicht hört. Ale może się zdarzyć, że ten brat nie będzie ciebie chciał usłuchać. Dann heißt es, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde. Dalej czytamy w 16 wierszu: weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Erneut gibt es Bemühungen, diesmal nicht persönlicher Art, sondern zwei oder drei. Znowu oglądamy wysiłki zdążające do naprawy tej sytuacji i to już nie osobiste pomiędzy dwojgiem, tylko już to jest sprawa pomiędzy trzema lub czterema osobami. Aber selbst dann kann es geschehen, dass der Bruder nicht hört. Ale nawet i wtedy może się zdarzyć, że ten brat nie posłucha was. Dass er so sich in seinem Recht fühlt, dass er auf die Stimme mehrerer Brüder nicht achtet. I tak bardzo będzie upierał się przy swoich racjach, że nie będzie zwracał uwagi nawet na głos kilku braci. Und dann wird uns gesagt, sage es der Versammlung. A następnie jest do nas napisane, jeżeli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. Damit wird die Sache öffentlich. I w ten sposób cała ta sprawa staje się jawna publicznie. Alle Geschwister müssen an dieser Not teilnehmen. Wszyscy wierzący teraz mają udział w tej biedzie. Müssen sich vor dem Herrn darunter beugen, dass so etwas eingetreten ist. Wszyscy muszą się uniżyć przed Panem, że coś takiego właśnie wśród nich się zdarzyło. Und es muss der Versuch gemacht werden, den Bruder zu überführen. I muszą być dalej wykonywane wysiłki, aby tego brata przekonać. Und zwar, wie wir im ersten Timotheusbrief gelesen haben, a mianowicie tak, jak to czytaliśmy w pierwszym liście do Tymoteusza, überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Czytaliśmy w tym 5 rozdziale 20 wiersz 1 Tymoteusza: strofuj, a może w innym tłumaczeniu przekonuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Auf der einen Seite geht es um die Zurechtbringung des Bruders. Z jednej strony właśnie chodzi, aby doprowadzić do porządku tego brata. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass alle erkennen, wie der Herr betrübt worden ist durch diese Sache. A z drugiej strony jest to ważne, aby wszyscy to zauważyli, jak bardzo Pan się zasmucił z powodu tej sprawy. Und dass wir uns vor einem ähnlichen Verhalten hüten. I abyśmy się strzegli przed tego rodzaju postępowaniem. Aber es gibt nicht nur solche Nöte zwischen zwei Brüdern. Ale tego rodzaju biedy nie tylko zdarzają się pomiędzy dwoma braćmi. So ein öffentliches Überführen kann bei verschiedenen Sünden notwendig werden.
Tego rodzaju oficjalne przekonywanie lub karcenie, strofowanie może zdarzyć się w przypadku różnorodnych koniecznych sytuacji. Wir finden dazu einige Beispiele in den Timotheusbriefen und auch im Titusbrief. Kilka przykładów na to znajdujemy właśnie w listach Tymoteusza i w liście Tytusa. Dem Timotheus wurde geboten gleich im ersten Kapitel, Vers 3. Do Tymoteusza jest napisane w pierwszym liście, od razu w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu. In Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Jest napisane do niego, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali innych nauk. Noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Wie wichtig ist es, dass wir die Lehre des Wortes Gottes klar kennen? Jak to jest ważne, abyśmy jasno znali, dokładnie znali naukę Słowa Bożego. Und auch verkehrte Lehren abweisen können. I w ten sposób potrafili odrzucać również i błędne nauki. Damit nicht Streitfragen das Zusammenleben der Kinder Gottes stören. Aby właśnie te pytania sporne nie zakłócały wspólnego, harmonijnego życia pomiędzy wierzącymi. Im vierten Kapitel macht erneut darauf aufmerksam. W czwartym rozdziale on ponownie na to zwraca uwagę. Vers 7, die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 7 wiersz. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Und im letzten Kapitel des ersten Briefes sagt er, i w ostatnim, 6 rozdziale tego pierwszego listu pisze, O Timotheus, Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen Lehren, Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest, zu welcher sich bekennend einige von dem Glauben abgeirrt sind. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Und im zweiten Brief des Timotheus lesen wir, a w drugim liście do Tymoteusza czytamy, Kapitel 2, Vers 14, drugi rozdział, 14 wiersz, Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. To przypominaj, mówiąc poważnie przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Und dann zeigt seinem Kind Timotheus, welche Auswirkungen das hat, wenn solche Wortstreitereien geführt werden. A następnie pokazuje swojemu dziecku w wierze Tymoteuszowi, do czego mogą doprowadzić właśnie doprowadzić zajmowanie się takimi sprzecznymi naukami. Da heißt es in Vers 16, die ungöttlichen Lehren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. 16 wiersz tego drugiego rozdziału, drugiego listu do Tymoteusza, a pospolitej,
pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Und dann nennt zwei Namen, wo mitteilen muss, dass sie von der Wahrheit abgeirrt sind. A następnie wymienia tutaj dwa imiona, aby pokazać, że te osoby zbłądziły i nie trzymają się wiary. Und wir sehen, wenn verkehrten Lehren nicht entgegengetreten wird, welche Auswirkungen sie haben. I z tego widzimy, że jeżeli nie będziemy sprzeciwiali się błędnym naukom, jakie skutki z tego mogą wyniknąć? Sie werden sich fressen wie Krebs. Będą się rozprzestrzeniały jak rak. Auch im Titusbrief haben wir solche ernsten Ermahnungen im Hinblick auf die Lehre. Również i w liście do Tytusa znajdujemy takie poważne napomnienia w związku z nauką Słowa Bożego. Da wird den Lehrern oder Aufsehern gesagt, tam jest napisane do nauczycieli w zborze albo do pasterzy w zborze. In Vers 9, anhangend dem zuverlässigen Wort der Lehre, damit fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Czytamy w pierwszym rozdziale, w 9 wierszu. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Und in Kapitel 3, Vers 9 wird uns gesagt, a w trzecim rozdziale, w 9 wierszu dalej czytamy, törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. Ein sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei durch sich selbst verurteilt ist. Wiersz 10. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Es kann also durchaus notwendig werden. A więc może być to ponad wszelką miarę rzeczą konieczną, dass die wenn die persönlichen Bemühungen nicht ausreichen, jeżeli te osobiste wysiłki nie będą wystarczające, dass das verkehrte Verhalten eines Bruders vor der Versammlung kundgetan werden muss. Że błędne postępowanie jakiegoś brata będzie musiało być przed całym zborem objawione. Natürlich müssen diesem persönliche Bemühungen vorausgehen. Naturalnie najpierw muszą być poczynione wysiłki, aby osobiście go pozyskać. Und die Versammlung muss trauern über das, was in ihrer Mitte geschehen ist. A później zgromadzenie musi się głęboko zasmucić z powodu tego, co wśród nich się zdarzyło. Es kann natürlich auch sein, dass andere Dinge eine solche Zucht, eine solche öffentliche Bezeichnung notwendig machen. Może się zdarzyć, że również inne rzeczy będą wymagały takiego karcenia i jawnego objawienia przed zgromadzeniem. Ich will nur noch ein Beispiel aus dem 1. Timotheusbrief Kapitel 5 anführen. Chciałbym w tym celu przytoczyć jeden przykład z pierwszego listu do Tymoteusza z 5 rozdziału. Da geht es die Versorgung der Witwen in Kapitel 5. W tym 5 rozdziale chodzi właśnie o sprawę opieki i zaopatrywania wdów. Und dann heißt es in Vers 8. I tam czytamy w wierszu 8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.
A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Es können also verschiedene böse Dinge inmitten der Kinder Gottes auftreten. A więc mogą wystąpić wśród dzieci Bożych różnorodne złe rzeczy. Dann sollen wir nicht einfach denken, wir überlassen das dem Herrn. Wtedy nie myślmy sobie po prostu, a my to chcemy zostawić Panu. Sondern wir haben persönlich Verantwortung zurechtzuweisen, zu überführen. Ale każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność, aby daną osobę na osobności upominać i doprowadzać do porządku. Und welch eine Gnade, wenn jemand das Verkehrte seines Denkens oder Handelns einsieht und Buße tut. A jakaż jest wtedy wielka łaska, jeżeli ktoś taki te błędne swoje myślenie lub błędne swoje postępowanie zauważy i uzna za złe i wyzna to i pokutuje. Möchte der Herr uns dazu Gnade schenken. Oby Pan nam w tej sprawie łaski darował. Wir haben einen zweiten Abschnitt gelesen aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Drugi urywek czytaliśmy z drugiego listu do Tesaloniczan. Dort war unordentlicher Wandel unter den Kindern Gottes aufgetreten. Tam w tym zborze zdarzyło się nieporządne pielgrzymowanie dzieci Bożych. Schon in seinem ersten Brief macht der Apostel Paulus eine Bemerkung darüber. Już w swoim pierwszym liście do tego zboru apostoł Paweł poczynił na ten temat uwagę. Er konnte ja bei den Thessalonichern die Werke des Glaubens, die Bemühungen der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf den Herrn Jesus anerkennen. On mógł zauważyć i uznać to za dobre u Tesaloniczan, te uczynki miłości, tą nadzieję w Chrystusie. Und er konnte freudig erwähnen, dass sie sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt hatten. I on mógł też z radością wyznać to o nich, że oni od bałwanów nawrócili się do Boga żywego. Da war wirklich eine Umkehr bei den Menschen erfolgt. Rzeczywiście wielkie nawrócenie nastąpiło wśród tych ludzi. Und doch sehen wir, dass sie geprägt waren von dem Verhalten ihrer Mitmenschen. A jednak widzimy, że bardzo byli napiętnowani czy skrzywieni tym sposobem postępowania ludzi, wśród których oni żyli. Das kann auch in unseren Tagen so sein. Tak może też i przytrafić się w naszych dniach. Schon bei den Kindern ist das so, in der Schule. Już to zaczyna się w przypadku naszych dzieci, które chodzą do szkoły. Dass sie sich versuchen in der Kleidung, das möge noch gehen, aber auch in dem Verhalten ihrer Mitschüler anzupassen. Tak, że dzieci będą starały się dopasować pod względem swojego ubrania, to jeszcze można by było przymknąć na to oko, ale najgorsze, jeżeli będą starały się pod względem zachowania dopasować do dzieci tego świata. Sie gebrauchen die Worte ihrer Mitschüler. Zaczynają używać słownictwa swoich kolegów. Manchmal sind es sogar böse Worte. A jakże często są to złe słowa. Aber wenn es so üblich ist, dann findet man gar nichts mehr dabei. Wenn es so üblich ist, wenn alle es machen. Ale jeżeli tak jest w zwyczaju tej grupy, to przecież nikt tego nie zauważa wśród nich, że coś czynią złego. Und wenn keiner in der Klasse Lust hat zu lernen, albo inny przypadek, jeżeli nikt w klasie nie wykazuje ochoty do uczenia się, dann wird man entweder verspottet als Streber, to wtedy albo się jest wyśmiewanym jako kujon,
Oder man hat auch keine Lust mehr zu lernen. Albo też samemu jest się zniechęcony do uczenia się. Und wenn die Eltern dann ermahnen, jeżeli rodzice w tym wypadku zaczynają upominać, dann hört man gar nicht richtig zu. To wtedy nie chce się ich w tej sprawie słuchać. So kann es auch sein, wenn man sich bekehrt hat. Może też się i tak zdarzyć, jeżeli ktoś się nawróci. Wenn man den Glauben an den Herrn Jesus angenommen hat. I ktoś przyjmuje wiarę w Pana Jezusa. Dass manche Verhaltensweisen genauso bleiben, wie sie vorher waren. Ale u tego człowieka pozostają niektóre sposoby postępowania dokładnie takie, jakie on miał w poprzednim swoim życiu. Was die Gläubigen in Kreta betraf, to, co dotyczyło wierzących, którzy mieszkali na Krecie, so schreibt der Apostel Paulus im Brief an Titus, tak na przykład pisze apostoł Paweł w liście swoim do Tytusa, in Kapitel Titus 1, Vers 12, czytamy w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale, 12 wiersz. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. List do Tytusa, pierwszy rozdział, 12-13 wiersz. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział, Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. Lüge war auf dieser Insel an der Tagesordnung. A więc na tej wyspie Kreta kłamstwo to była rzecz normalna i codzienna. Sie hatten ein unbändiges Verhalten. A poza tym nieokiełznane postępowanie było cechą charakteryzującą ich. Und sie waren auch nicht fleißig. I również nie byli pilnymi pracownikami. Und wie war es in Thessalonich? A jak ta sprawa wyglądała u Tesaloniczan? Da musste der Apostel schon in Kapitel im ersten Brief Kapitel 4 ihnen schreiben. Do nich musiał w pierwszym liście w czwartym rozdziale apostoł Paweł napisać. Kapitel 4 Vers 10 zweite Hälfte: Wir ermahnen euch aber Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun, mit euren eigenen Händen arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind und niemand nötig habt. Czwarty rozdział, 10 wiersz, druga połowa. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Sie sollten also auf rechtmäßige Weise durch Arbeiten ihren Lebensunterhalt verdienen. A więc oni mieli w prawowity sposób zdobywać swoje środki na swoje własne utrzymanie poprzez wykonywanie swojej pracy zawodowej. Und damit ehrbar wandeln vor denen, die draußen sind. A w ten sposób, abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są poza zborem. Die Menschen dieser Welt beobachten unser Verhalten. Ludzie tego świata obserwują bardzo dokładnie nasze zachowanie. Und wir können nur ein Zeugnis für den Herrn sein. I my możemy być dla naszego Pana tylko wtedy świadectwem, wenn wir ehrbar wandeln. Jeżeli będziemy w prawowity sposób pielgrzymować. Und er musste ihnen auch im ersten Brief, im fünften Kapitel sagen, Vers 14. I on musiał też w tym pierwszym liście, w piątym rozdziale, w czternastym wierszu napisać do nich. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht.
Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych. Also es gab damals solche, die unordentlich und nicht ehrbar sich verhalten haben. A więc byli wśród nich tacy, którzy nieporządnie, a nie czcigodnie postępowali. Und sie werden auch ermahnt von aller Art des Bösen, haltet euch fern. I dodatkowo jeszcze tu są napominani, aby od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymali. Der zweite Brief an die Thessalonicher wurde etwa ein halbes Jahr später geschrieben. Drugi list do Thessaloniczan został napisany około pół roku po pierwszym liście. Und diese Probleme, die anfangs bestanden, waren noch nicht zu Ende. I te problemy, które były na początku, jeszcze się nie zakończyły. Es gab solche, die sich nicht nach den Unterweisungen des Apostels gerichtet hatten. Byli wśród nich tacy, którzy nie uporządkowali swoje życie według wskazówek apostoła. Was war dann zu tun? I co wtedy należało zrobić? Sollte man alles laufen lassen? Czy zostawić tak swojemu biegowi? Wir finden hier deutliche Unterweisungen, wie sich die Versammlung solchen, die unordentlich wandelten, gegenüber verhalten sollten. Znajdujemy w tym liście dokładne wskazówki, w jaki sposób ma postąpić zgromadzenie w stosunku do tych, którzy postępowanie jest nieporządne. Und der Apostel schreibt ihnen, wir gebieten euch aber. I apostoł do nich nawet pisze, my nakazujemy wam. Im Worte Gottes werden wir häufig ermahnt. Ze Słowie Bożym bardzo często jesteśmy napominani. Oder auch zurechtgewiesen. Albo jesteśmy pouczani. Oder wir werden ermuntert, etwas zu tun. Albo jesteśmy zachęcani, aby coś uczynić. Im Hebräerbrief heißt es immer, lasst uns. W liście do Hebrajczyków jest bardzo często taki zwrot, chodźmy albo chciejmy. Das ist eine Ermunterung, sich richtig zu verhalten. I te słowa obejmują zachętę, aby właściwie się zachowywać. Aber wenn es ein Verhalten ist, das in der Öffentlichkeit Anstoß gibt, ale jeżeli pojawi się sposób zachowania, który razi wyraźnie w sposób jawny dla wszystkich, dann muss der Apostel ihnen schreiben, wtedy apostoł Paweł musiał do nich napisać, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ale my nakazujemy wam, bracia umiłowani, w imieniu Jezusa Chrystusa. Da sehen wir, welche Autorität hinter diesem Gebot steht. W tym widzimy, jaki autorytet za tymi słowami jest ukryty. Im Namen, Kapitel 3, Vers 6. W trzecim rozdziale drugiego listu do Thessaloniczan, szósty wiersz. Da sehen wir, mit welcher Autorität der Apostel auftritt. Tu widzimy, z jak wielkim autorytetem apostoł do nich się zwraca. Und er sagt den Geschwistern der dortigen Versammlung, i on pisze do tych wierzących tamtejszego zgromadzenia, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung. Aby stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według przekazanej nauki, którą otrzymaliście od nas. Die er von uns empfangen hat. Którą otrzymaliście właśnie od nas. Wir hatten uns in diesen Tagen daran erinnert, w tych dniach przypominaliśmy już sobie o tym, dass es gut ist, Überlieferungen zu halten. Że dobrą jest rzeczą, aby zachowywać przekazania starszych. Unterweisungen, die uns Gottes Wort gibt. Ale również też i wszelkie pouczenia, jakie nam daje Słowo Boże. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian czytamy. Da konnte der Apostel sagen, dass er sich freut, dass sie die Überlieferungen halten. Że apostoł Paweł cieszył się z tego, że mógł im przekazać tą naukę. Es ging damals darum, um die Kopfbedeckung.
und um das nicht abgeschnittene Haar der Frauen. A w tym właśnie rozdziale chodzi o to, o temat nakrywania głowy i temat nieobcinania włosów przez niewiasty. Die Gläubigen dort in Korinth hatten sich danach verhalten. Wierzący tamtejsi w Koryncie, oni postępowali według tego słowa. Aber die Überlieferung allein ist noch nicht alles. Ale przekaz starszych to nie jest jeszcze wszystko. Wenn wir es nur tun, weil es die Brüder so wollen, jeżeli będziemy tylko to czynili, bo tak sobie życzą starsi bracia, oder weil wir es von Jugend an so kennen, albo że będziemy to czynili z tego powodu, bo my od dziecka coś znamy, dann ist es wenig wert. To takie postępowanie nie ma wielkiej wartości. Es hat dann wert, wenn wir es aus Liebe zu dem Herrn Jesus tun. Będzie miało wartość dopiero wtedy, jeżeli będziemy coś czynili z miłości do Pana. Und wenn wir auch verstanden haben, was dieses ausdrückt. Ale najważniejsze, abyśmy najpierw zrozumieli, co przez to wyrażamy, tak postępując. Es drückt aus, dass die Frauen sich der Schöpfungsordnung bewusst sind und die Autorität des Mannes als Haupt anerkennen. Niewiasty mają to wyrażać swoim postępowaniem, że podporządkowywują się pod autorytet swojego męża i że uznają porządek, jaki został przez Boga ustanowiony w całym stworzeniu. Das lange Haar drückt aus. I długie włosy to wyrażają, dass sie sich ganz bewusst bereit sind, sich unterzuordnen. Że one w sposób świadomy gotowe są do tego, aby być poddanymi. Welch eine Gnade, wenn dieses äußere Verhalten die innere Haltung widerspiegelt. Jakaż jest wielka łaska, jeżeli takie zewnętrzne postępowanie będzie również odzwierciedleniem tego nastawienia wewnętrznego. Und hier sehen wir, dass es auch im Vers im 2. Thessalonicher Brief Kapitel 3 Vers 6, dass es auch die Überlieferung geht. Tutaj w tym drugim liście do Tesaloniczan, trzeci rozdział, szósty wiersz, też czytamy o tym, że właśnie chodzi o przekazaną naukę, którą oni otrzymali od apostołów. Ale apostoł musiał feststellen, dass sie sich nicht nach dieser Überlieferung gerichtet hatten. I apostoł musiał niestety stwierdzić, że oni według tej przekazanej nauki nie postępowali. Wir hatten ja anfangs diese Stelle aus dem 1. Thessalonicher Brief gelesen. I na początku czytaliśmy to miejsce z pierwszego listu do Tesaloniczan, wo er sie darauf hingewiesen hat, dass es für sich einen Christen geziemt, zu arbeiten, mit den Händen zu arbeiten und ehrbar zu wandeln vor denen, die draußen sind. Kapitel 4, 1. Thessalonicher 4, Vers 11 und 12. Czwarty rozdział, jedenasty i dwunasty wiersz pierwszego listu do Tesaloniczan. Właśnie apostoł Paweł im przekazywał, aby oni gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, tak jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Was war nun zu tun, wenn sie sich nicht nach den Überlieferungen richteten? Co należało uczynić, jeżeli w zborze byli tacy, którzy nie chcieli postępować według przekazanej nauki? Zuerst stellt sich der Apostel selbst und seine Mitarbeiter als Vorbilder hin. Najpierw apostoł osobiście samego siebie, jak również swoich współpracowników przedstawia im jako wzorce godne naśladowania. Er konnte sagen, wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Das ist Vers 7 in Kapitel 3. 2. Thessalonicher 7, Vers 3. On mógł o samym sobie powiedzieć, 2. Tesaloniczan, 3. rozdział, 7. wiersz,
że że on oni mogą ich naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Und er konnte hinzufügen, wir haben von niemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. I ósmy wiersz mógł jeszcze dodać następujące słowa: ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Sie hatten das Evangelium verkündigt und auch ein Recht gehabt, davon zu leben. Oni przecież głosili Ewangelię i mieli prawo, aby z tej Ewangelii również mieć utrzymanie. Aber sie wollten Vorbilder sein. Ale oni chcieli być wzorcami. Damit sie nachgeahmt werden. Po to, aby inni mogli ich naśladować. Und er erinnert sie in Vers 10 erneut daran. I na nowo w 10 wierszu przypomina im o tym, dass sie ihnen dieses geboten hatten, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Nun leben wir ja in unseren Tagen in besonders schwierigen Umständen. Ale my żyjemy w naszych czasach w szczególnie trudnych okolicznościach. Es gibt manche, die Arbeit suchen und keine Arbeit finden. Są tacy ludzie, którzy pracy szukają i nie mogą jej znaleźć. Aber für einen Christen sollte es immer ein ernstes Anliegen sein, dass er sich seinen Lebensunterhalt selbst verdienen kann. Ale dla każdego chrześcijanina powinno być to poważnym dążeniem, aby swój środki na swoje własne utrzymanie zdobywał swoją własną pracą. Und nicht nur für sich, sondern auch für seine Familienangehörigen sorgt. I nie tylko, aby troszczył się o siebie samego, ale również o członków swojej rodziny. Das hatten wir ja im ersten Thessalonicher Brief schon gelesen. O tym czytaliśmy już w pierwszym liście do Tesaloniczan. Dass wer für seine Angehörigen nicht sorgt, schlechter als ein Ungläubiger ist. Tam czytaliśmy, jeżeli ktoś nie ma starania o swoich własnych, to jest gorszy niż niewierzący. Was hinderte denn die Thessalonicher nicht zu arbeiten? A co przeszkadzało Tesaloniczanom, aby nie pracowali? Da wird uns im 11. Vers gesagt, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. I słyszymy tutaj, jak apostoł musiał o niektórych z nich powiedzieć w 11 wierszu, albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Wir neigen ja dazu zu fragen, was sind denn nun die fremden Dinge? My jesteśmy może teraz poruszeni tym i pytamy się, jakie to są może te niepotrzebne albo jakieś obce rzeczy. Wir möchten gerne eine Liste haben, wo so verschiedenes aufgeführt ist. I może chcielibyśmy, aby nam przedstawiono teraz listę, na której byłyby takie czynności wymienione. Aber Gott in seiner Weisheit hat uns nicht eine solche Liste gegeben. Ale Bóg w swojej mądrości nie darował nam tego rodzaju listy. Sodass sich jeder fragen muss, was sagt diese Stelle mir persönlich? A to w tym celu, aby każdy z nas osobiście samego siebie pytał, co to miejsce ma do mnie do powiedzenia. Gerade in unseren Tagen gibt es viele Dinge, die ablenkend wirken. Akurat właśnie w naszych czasach jest mnóstwo takich rzeczy, które rozpraszająco na nas działają. Im Hebräerbrief wird uns im 12. Kapitel gesagt, Vers 1. W liście do Hebrajczyków w 12. rozdziale jest napisane w 8. wierszu: Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde
und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. Das ist Kapitel 12, Vers 1, Hebräer 12, Vers 1. 12. rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy wiersz. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Da werden die Bürden genannt. Tutaj oglądamy właśnie wymienione ciężary. Bürde ist noch keine Sünde. Ciężar to jeszcze nie jest grzech. Aber sie kann uns in unserem Glaubenslauf behindern. Ale ten ciężar może nam przeszkadzać w naszym biegu wiary. Und das sind so die Hobbys, die wir haben können. To mogą być na przykład wszelkiego rodzaju hobby, jakim będziemy się oddawać. Für unsere Jungen sind es vielleicht Computerspiele. Dla naszej młodzieży to z całą pewnością trzeba wymienić, są wszelkiego rodzaju gry komputerowe. Die viele Zeit rauben, wo wir uns nicht mit Gottes Wort beschäftigen können. Które nam kradną mnóstwo czasu, aby te młode dusze nie zajmowały się Słowem Bożym. Wo wir auch nicht die Schularbeiten ordentlich machen. Również zabierają czas, aby nie wykonywać porządnie, dokładnie zadań domowych. Und wo wir vielleicht auch nicht die Aufgaben im Haus und in der Familie erfüllen. Ale również, aby nie wykonywać porządnie wszystkich zadań i prac, jakie są potrzebne do wykonania w naszym domostwie. Aber die Gefahr kann auch für ältere sein. Ale takie niebezpieczeństwo może również zaistnieć dla starszych. Wir waren mal in einer Familie gewesen, raz kiedyś byliśmy w takiej rodzinie, wo dann die Kinder sagten, die Mutter ist oben und surft irgendwo. I tam dzieci musiały powiedzieć, mamusia jest u góry i zajmuje się przeszukiwaniem stron internetowych. Natürlich brauchen wir den Computer im heutigen Geschäftsleben und in der Wirtschaft und an vielen Stellen. Naturalnie my potrzebujemy w dzisiejszych czasach ten komputer w naszym zawodowym życiu, w życiu gospodarczym, jak również też i w nauce. Und wir können auch viele Informationen erlangen. I stamtąd możemy też pozyskać bardzo wiele informacji. Aber die Gefahr ist, dass wir uns ablenken lassen und die Pflichten nicht erfüllen, die für uns notwendig sind. Ale istnieje bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że damy się właśnie odciągnąć od wykonywania naszych codziennych obowiązków przez to siedzenie przy komputerze. Hier führte bei den Thessalonichern das Nichtarbeiten oder das Treiben fremder Dinge dazu, dass sie unordentlich wandelten. Tutaj w przypadku tych Tesaloniczan te wykonywanie tych obcych, niepotrzebnych rzeczy doprowadziło do tego, że oni stali się niepożytecznymi. Bei uns im Institut vor vielleicht 15 Jahren hat ein junger Mann gearbeitet. Wir lesen aus 1. Korinther Kapitel 10 einige Verse. Und dann 1. Korinther 5. Przeczytamy kilka wierszy, najpierw z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, a następnie 5 rozdział. Erste Korinther 10, ab Vers 14 bis Vers 22. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 14 do 22 wiersza. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało.
Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wir haben in Zusammenhang mit 1. Korinther 11 gesehen, dass es eine persönliche Verantwortung gibt für jeden, der am Mahl des Herrn teilnimmt. Rozważając pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, stwierdziliśmy już w tym tygodniu, że konieczna jest osobista odpowiedzialność wszystkich tych, którzy biorą udział w obchodzeniu pamiątki śmierci Pana. Und wir haben auch gesehen, welche Auswirkungen es hat, wenn jemand nicht sich selbst prüft. I również stwierdziliśmy, jakie mogą być te skutki, jeżeli ktoś nie będzie kontrolował i sprawdzał samego siebie. Dann muss der Herr richterlich eingreifen. Wtedy będzie musiał w sposób sędziowski wkroczyć w tą sytuację sam Pan. Manchmal erfolgt das nicht gleich. Czasami nie zdarza się to od razu. Aber manche mussten schon das Eingreifen des Herrn in schmerzlicher Weise erleben. Ale niektórzy musieli już w bolesny sposób doświadczyć wkroczenia samego Pana w sytuację. Doch wir sehen in den Versen von 1. Korinther 10. Jednak widzimy tutaj z tych wierszy z pierwszego listu do Koryntian 10. rozdział, dass es auch eine gemeinsame Verantwortung gibt. Że również istnieje odpowiedzialność społeczna. Wo jeder, der an dem Mahl des Herrn, am Tisch des Herrn teilnimmt, Verantwortung trägt für das, was dort geschieht. Gdyż każdy, kto bierze udział w obchodzeniu pamiątki śmierci Pana, odpowiedzialny jest za wszystko to, co w trakcie tego się dzieje. Wir hatten uns bei 1. Korinther 11 erinnern können, was für ein Vorrecht es ist, dass wir an dem Mahl des Herrn teilnehmen dürfen. Już w przypadku pierwszego listu do Koryntian 11 rozdział mogliśmy doświadczyć tego, jak wielkim to jest przywilejem dla wszystkich tych, którzy mogą brać udział w obchodzeniu pamiątki Pana. Und im Zusammenhang mit 1. Korinther 10 darf es unsere Herzen bewegen, dass wir an dem Tische unseres Herrn der Einheit der Kinder Gottes sichtbar Ausdruck geben können. I patrząc na ten 10. rozdział, może to napełniać głęboką radością serca nasze, że możemy zasiąść przy stole Pańskim i tym samym dawać wyraz jedności wszystkich dzieci Bożych. Dass wenn wir von dem Kelche trinken, dann bekunden wir die Gemeinschaft mit dem Blut des Herrn. A gdy pijemy z jednego kielicha, to ogłaszamy również też i społeczność w tej krwi Chrystusowej. Und wenn wir von dem Brote essen, die Gemeinschaft mit seinem für uns dahingegebenen Leib. A jedząc z jednego chleba, ogłaszamy społeczność z tym jednym ciałem, które zostało za nas darowane. Aber dann ist eine weitere kostbare Wahrheit damit verbunden. Ale jeszcze jedna, bardzo kosztowna prawda z tym jest połączona. Denn alle, die von dem Brote essen, drücken aus. Gdyż wszyscy, którzy jedzą z tego chleba, wyrażają to. Ein Brot
Ein Leib sind wir die vielen. Jednym chlebem, jednym ciałem jesteśmy my wszyscy. Die Einheit der Kinder Gottes, aller Erlösten, ist heute für viele Kinder Gottes nicht sichtbar. Ta jedność dzieci Bożych, wszystkich odkupionych dzieci Bożych, jest dla wielu ludzi niewidzialna w obecnych czasach. Man spricht von der unsichtbaren Kirche. I mówi się na ogół o tym niewidzialnym kościele. Aber wir dürfen in dem einen Brot alle Erlösten sehen. Ale my możemy w postaci tego jednego chleba widzieć wszystkich odkupionych, zobrazowanych. Das darf immer wieder tiefe Freude in unseren Herzen auslösen. I to zawsze może ciągle na nowo wyzwalać głęboką radość w naszym sercu. Und es ist auch der Wunsch des Herrn Jesus, dass alle Kinder Gottes an seinem Tische von dieser Einheit der Kinder Gottes Ausdruck geben. I to jest życzeniem naszego Pana, aby wszystkie dzieci Boże przy jednym stole wyrażały tą jedność dzieci Bożych. Aber wenn wir dieser Einheit Ausdruck geben, dann tragen wir auch die Verantwortung, dass nichts Unreines und Böses mit dem Tisch des Herrn Jesus in Verbindung gebracht wird. Ale wyrażając tą jedność dzieci Bożych, również ponosimy odpowiedzialność, aby nic nieczystego nie zostało właśnie wprowadzone do społeczności dzieci Bożych. Und an zwei Beispielen wird uns dieses deutlich gezeigt. A zostało nam to dobitnie zobrazowane na podstawie dwóch przykładów. An einem Beispiel, das die Israeliten kannten. Mianowicie na przykładzie, który znali Izraelici. Dass alle, die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar sind. Że wszyscy ci, którzy spożywają z tych ofiar rzeźnych, oni są też i w społeczności z ołtarzem. Und außerdem etwas, was die Nationen kannten. A poza tym druga rzecz, którą również znały i narody pogańskie. Dass sie, wenn sie den Götzen opfern, auch in Gemeinschaft mit diesem Bösen stehen. To, że jeżeli oni ofiarowali swoim bałwanom, to również wiedzieli, że są w społeczności z nimi, czyli z tym złem. Der Apostel Paulus musste den Gläubigen in Korinth sagen, a apostoł Paweł musiał tym wierzącym w Koryncie powiedzieć, flieht den Götzendienst. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Und er muss ihnen weiterhin deutlich machen, a następnie dobitnie musiał im to pokazać. Vers 21, w wierszu 21. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Es ist notwendig, dass wir daran denken, dem Hause des Herrn geziemt Heiligkeit. Jest to rzeczą konieczną, abyś zawsze o tym myśleć, że domu Bożemu przynależy się świętość. Und dass wir alles abweisen, was nicht dieser Heiligkeit der Gegenwart unseres Herrn entspricht. I abyśmy wszystko odrzucali, co nie jest zgodne ze świętością obecności Pana. Auf der einen Seite haben alle Kinder Gottes das Recht, am Tisch des Herrn Opfer des Lobes und Dankes zu bringen. Z jednej strony wszystkie dzieci Boże mają to prawo, aby przy jednym stole zanosić te ofiary dziękczynienia i chwały. Auf der anderen Seite wird uns deutlich gezeigt, ale z drugiej strony też i dobitnie jest to pokazane, dass der Tisch des Herrn nicht mit irgendetwas Bösem in Verbindung gebracht werden kann. Że stół pański nie może być z niczym złym połączony.
Wenn der Apostel sagt, ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Gdy apostoł tutaj mówi, że nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów, dann bedeutet dieses, dass wir nicht irgendetwas Unreines mit dem Tisch des Herrn in Verbindung bringen dürfen. To oznacza dla nas, że niczego nie wolno też łączyć, niczego nieczystego nie wolno łączyć ze stołem pańskim. Und an einem Beispiel im ersten Korintherbrief wird uns das sehr deutlich gezeigt. I na podstawie jednego przykładu z pierwszego listu do Koryntian zostało to tutaj dobitnie zobrazowane. In Kapitel 5, w piątym rozdziale tego listu, vielleicht ist es das beste, dieses Kapitel zu lesen, 5, Vers 1 bis 13. Najlepiej, gdy ten rozdział od 1 do 13 wiersza, cały rozdział przeczytamy. Pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak, jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Wir sehen in diesem Abschnitt, dass Böses in der Mitte der Versammlung offenbar geworden ist. Widzimy z tego przeczytanego urywku, że to zło zostało objawione w pośrodku zgromadzenia. Überhaupt hört man kann auch übersetzt werden, allgemein hört man. Also auch ist bei uns. Überhaupt, ja. Czytamy w pierwszym wierszu, słyszy się powszechnie, czyli wszyscy o tym wiedzieli. Das war also unter den Geschwistern in Korinth bekannt, dass diese ernste Sünde der Hurerei in ihrer Mitte war. A więc wszystkim wierzącym w Koryncie było to wiadome, że ten poważny grzech wszeteczeństwa był wśród nich. Und diese Sünde wurde nicht gerichtet. I ten grzech nie został osądzony. Wie kann es dazu kommen, dass Sünde offenbar ist und nicht beurteilt wird? Jak mogło do tego dojść, że grzech został objawiony, a nie został osądzony? Der Apostel Paulus muss in Vers 2 ihnen sagen, ihr seid aufgebläht und habt nicht viel mehr Leid getragen. Apostoł Paweł musiał do nich powiedzieć w drugim wierszu,
a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić. Worin bestand das aufgebläht sein? Z czego się składało właśnie to wzbicie się w pychę? Czym się objawiało? In Kapitel 4, Vers 6 sagt er ihnen, w czwartym rozdziale, w szóstym wierszu pisze on do nich, am Ende des Verses, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Pod koniec tego wiersza, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego. Schon im ersten Kapitel sehen wir, dass Spaltungen unter ihnen waren. A już w pierwszym rozdziale tego listu do Koryntian zauważamy, że wśród nich były rozłamy. Obwohl sie sich alle noch an einem Ort versammelt haben, waren sie innerlich gespalten. Pomimo tego, że oni jeszcze w dalszym ciągu zgromadzali się na jednym miejscu, to jednak wewnętrznie byli porozdzielani w rozłamie. Einer sagte, ich bin des Paulus, der andere des Apollos, der andere des Kephas, der andere des Christus, Vers 12. I w 12 wierszu czytamy, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Und in Kapitel 3, Vers 3 zeigt er die eigentliche Ursache. A w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu pokazuje tą zasadniczą przyczynę. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Troszkę dalej, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Wenn also eine innere Spaltung in einer Versammlung ist, a więc jeżeli w jakimś zgromadzeniu jest wewnętrzne rozdwojenie, rozdzielenie, wenn der eine Partei ergreift für einen und der andere für den anderen, jeżeli członkowie zboru dzielą się na stronnictwa, podążając jedni za jednym, inni za drugim, dann fehlt die Kraft, das Auftreten der Sünde in der Versammlung zu ordnen. Wtedy brakuje właśnie siły, aby pojawiający się grzech w zgromadzeniu osądzić. Dann fehlt auch das Leid tragen. Wtedy brakuje również i tego głębokiego zasmucenia się. Dass diese ernste Sünde zur eigenen Sünde gemacht wird. W którym to jest pokazane, czy można zobrazować, że ten pojawiający się grzech traktowany jest jako swój własny grzech. Das finden wir ja bei so treuen Männern wie Daniel oder Nehemia, dass sie sich unter die Schuld, ihre eigene Schuld, die Schuld der Väter gebeugt haben. To oglądamy w przypadku tych wiernych mężów, jak Daniel czy Nehemiasz, którzy uniżali się przed Bogiem w obliczu swoich własnych win, ale przede wszystkim win ich ojców. Und nur das Leid tragen gibt Kraft, auch nach den Gedanken Gottes zu handeln. I tylko to głębokie zasmucenie, zawstydzenie może dać nam siły, aby pojawiające się zło osądzić. Dieses Leid tragen führt dazu, dass ein solcher aus der Mitte hinweggetan wird. I tylko takie głębokie zasmucenie daje nam możliwość, abyśmy takiego człowieka spośród siebie potrafili wyłączyć. Dass die Sünde bekannt und verurteilt wird. Aby ten grzech był wyznany i osądzony. Es wird uns gesagt, dass dieser, der die Tat begangen hat, der diese Tat begangen hat. Tu jest mowa o tym, który tego czynu się dopuścił. Es gibt die Ansicht, eine Versammlung braucht nur zu handeln,
wenn jemand in dem Zustand bleibt. Jest takie mniemanie rozpowszechnione, że zgromadzenie ma obowiązek zadziałania, jeżeli ktoś będzie trwał w tego rodzaju stanie. In einem Zustand der Sünde lebt. I będzie żył w stanie grzechu. Aber hier finden wir, dass uns gesagt wird, ale tutaj stwierdzamy, że jest powiedziane, der diese Tat begangen hat, że mowa jest o tym, który tego czynu się dopuścił. Auch ein einzelner Fehltritt, der offenbar wird, nawet pojedynczy grzech, który objawi się, muss von der Versammlung behandelt werden. Musi być tym czynem musi zająć się zgromadzenie. Sicherlich haben wir kein Gesetzbuch vorliegen. Z całą pewnością nie mamy tu przed sobą księgi zakonu. Aber dieses Kapitel zeigt uns grundsätzliches Verhalten, wenn Böses in der Mitte der Versammlung auftritt. Ale ten rozdział pokazuje nam sposób postępowania, jeżeli zło zostaje objawione w zgromadzeniu. Und eine Voraussetzung, gottgemäß zu handeln, ist diese. A jednym z warunków koniecznych, aby postępować zgodnie z wolą Bożą, jest następujący. Dass von der Versammlung Leid getragen wird. Że zgromadzenie musi się zasmucić, musi żałować tego. Der Apostel Paulus teilt der Versammlung mit, wie er selbst die Dinge beurteilt. Apostoł Paweł przekazuje zgromadzeniu temu w Koryncie wiadomość, w jaki sposób on sam tą sprawę osądził. Obwohl er dem Leib nach nicht in Korinth war, pomimo tego, że on obecny ciałem nie był w Koryncie, hat er doch sich in seinem Geist mit den Korinthern eins gemacht. To on jednak w duchu swoim zjednoczył się z Koryntianami. Und hat ihnen sein Urteil mitgeteilt. I on im przekazał jego sposób osądzenia tej sprawy. Und so sagt er, dass sie ihn im Namen des Herrn Jesus einen solchen dem Satan überliefern sollen zum Verderben des Fleisches. I on im mówi tutaj, że oni mają na mocy miłości Pana Jezusa oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Das ist ein überaus ernstes Urteil. Jest to ponad wszelką miarę bardzo poważny sąd. Und nur der Apostel hatte diese geistliche Kraft, so zu handeln. I tylko apostoł miał taką duchową siłę, aby w ten sposób osądzić. Am Ende dieses Kapitels haben wir gelesen, pod koniec tego rozdziału czytaliśmy, wie die Versammlung handeln soll. W jaki sposób ma zadziałać zgromadzenie? Tu den Bösen von euch selbst hinaus. A wy usuńcie to zło spośród siebie. Da steht nicht mehr, überliefert ihn dem Satan. Nie jest tutaj napisane, przekażcie go szatanowi, tylko usuńcie tego. Sondern trennt euch von dem Bösen in eurer Mitte. Ale oddzielcie to zło spośród siebie. Aber was wir aus diesem vierten Vers lernen können, ist, ale to, czego możemy się nauczyć z tego czwartego wierszu, jest to następująco, dass eine Versammlung im Namen des Herrn Jesus handeln muss. Że zgromadzenie musi działać w imieniu Pana Jezusa. Es ist etwas Gewaltiges, dass der Herr Jesus sich herablässt. Jest to coś wzniosłego, że Pan Jezus tutaj się uniża und uns sagt, i mówi do nas, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in der Mitte. Że tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w moim imieniu, tam ja jestem w środku nich.
Darauf dürfen wir uns stützen, wenn wir zur Anbetung Gottes und des Herrn Jesus zusammenkommen. Na tym możemy się opierać, gdy zgromadzamy się w celu uwielbiania Boga i Pana Jezusa. Das gilt auch, wenn wir zum Gebet oder zur Betrachtung des Wortes zusammenkommen. To jest również obowiązujące, gdy zgromadzamy się na modlitwę lub w celu rozważania Słowa Bożego. Aber wir dürfen diese Verheißung des Herrn auch in Anspruch nehmen. Ale tą obietnicę Pana możemy również też i zastosować, czy wziąć, skorzystać z niej, wenn die Versammlung auf so ernste Weise handeln muss. Gdy zgromadzenie w taki poważny sposób musi zadziałać. Wir hatten ja schon in der ersten Stunde Matthäus 18 vor uns. W pierwszej godzinie mieliśmy już przed sobą 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Und dort sagt der Dort heißt es, tam jest napisane, Kapitel 18, 18 rozdział Ewangelii Mateusza, moment, Vers 18, 18 wiersz. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden wird, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen wird, wird im Himmel gelöst sein. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Diese Sünde, die nicht geordnet werden konnte, musste der Versammlung gesagt werden. Ten grzech nicht geordnet. Nieuporządkowany dotychczas musi być całemu zgromadzeniowi objawiony. Und dann wird uns gezeigt, dass der Herr sich mit der Versammlung verbindet, wenn diese handelt. A następnie jest do nas powiedziane, że Pan Jezus połączy się ze zgromadzeniem, gdy zgromadzenie będzie w ten sposób działać. Das ist bei der Zulassung und beim Ausschluss der Fall. I taki przypadek występuje właśnie w trakcie dopuszczania do społeczności, jak również też i wyłączania ze społeczności. Oder nach Vers 18 das Binden, beim Binden und beim Lösen. I tak jak wiersz 18 mówi, w przypadku związania lub rozwiązania czegoś na ziemi. Und gerade in diesem Zusammenhang wird uns gezeigt, dass der Herr in der Mitte ist. I akurat właśnie w związku z tym działaniem jest dalej pokazane, że Pan jest w środku nich. In Vers 20 lesen wir dann, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wiersz 20, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Und im fünften Vers des ersten Korintherbriefes, Kapitel 5. I w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 5 wiersz, czytamy. Sehen wir, dass nicht mehr von einem Bruder die Rede ist, sondern ein solcher. Że nie jest tutaj mowa o bracie, tylko o takowym człowieku. Wenn eine Versammlung so handeln muss, jeżeli zgromadzenie w ten sposób musi zadziałać, dann sehen wir, dass Gottes Wort nicht mehr diesen Bruder nennt, to widzimy, że Słowo Boże już takowego człowieka nie nazywa bratem, sondern als einen solchen, der eben diese böse Tat verübt hat. Ale jako takiego, który dopuścił się takiego czynu. Aber dann sehen wir auch in diesem Abschnitt, wie erneut die Gnade Gottes hervorstrahlt. Ale również i w tym urywku widzimy, jak ponownie łaska Boża promieniuje. Zum Verderben des Fleisches musste er hinausgetan werden. On miał być wyłączony na zatracenie ciała. Damit der Geist errettet wird am Tag des Herrn Jesus. Aby duch jego był wyratowany w dniu Pana Jezusa, w dzień Pański. Wir hatten uns schon in Zusammenhang
mit 1. Korinther 11 daran erinnert. Już w związku z tym 11. rozdziałem pierwszego listu do Koryntian wspominaliśmy o tym. Selbst dann, wenn der Herr Jesus persönlich Zucht üben muss, nawet wtedy, gdy sam Pan musi osobiście dokonywać tego karcenia, ćwiczenia, und uns mitgeteilt wird, dass ein gut Teil entschlafen ist. I gdy w tym właśnie rozdziale czytamy o tym, że też i niemała część tych wierzących zasnęła, dass eine Sache auf dieser Erde nicht mehr in Ordnung gebracht werden kann. A to z powodu tego, że ich sprawy tutaj na tej ziemi już nie mogły być uporządkowane. Dann sagt doch der 32. Vers in Kapitel 11. W tym 11. rozdziale 32. wiersz pokazuje nam: Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje albo ćwiczy, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Das ernste Handeln einer Versammlung ist für diese Erde. Ernste. Das ernste. To poważne działanie Pana właśnie związane jest z czynnościami na tej ziemi. Die ewige Errettung wird damit nicht in Frage gestellt. A wieczne zbawienie, wieczny ratunek danej osoby tutaj nie jest podważany. Das Handeln der Versammlung hat einen ganz besonderen Zweck. I działanie zgromadzenia ma na celu skierowane jest do osiągnięcia szczególnego celu. Eine erste Bedeutung sehen wir in Vers 6. Pierwsze znaczenie tego oglądamy w 6. wierszu tego 5. rozdziału. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuert? Und Vers 7 fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Am Beispiel des Sauerteiges wird uns deutlich gemacht, i tutaj właśnie na przykładzie tego zakwasu pokazane jest nam dobitnie, dass wenn das Böse nicht gerichtet wird, że jeżeli zło nie będzie sądzone, es um sich greift, to zacznie się rozprzestrzeniać. Aber zum anderen dürfen wir, müssen wir auch daran denken, ale z drugiej strony musimy również i o tym myśleć, wenn eine Versammlung das Böse in ihrer Mitte duldet, że jeżeli jakieś zgromadzenie będzie tolerowało zło wpośród siebie und nicht richtet, i nie będzie go osądzało, dann hat dieser Sauerteig des Bösen alle ergriffen. To wtedy ten zakwas tego grzechu będzie zakwaszał wszystkich. Dieses Einsmachen mit dem Bösen ist überaus ernst. I to zjednoczenie się z tym złem jest ponad wszelką miarę rzeczą bardzo ważną. Und im Zusammenhang mit böser Lehre wird uns das im Galaterbrief und im zweiten Johannesbrief noch einmal deutlich gezeigt. Jeszcze raz to dobitnie jest pokazane w związku ze złą, błędną nauką w liście do Galacjan i w drugim liście Jana. Hier werden wir aufgefordert, feg den alten Sauerteig aus. Tutaj jesteśmy wzywani, abyśmy wymietli stary kwas, usunęli go. Trennt euch von dem Bösen in eurer Mitte. I oddzielcie się od tego zła, które jest wśród was. Damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Abyście stali się nowym zakwasem i abyście byli przaśni. Das bedeutet, zaczynem, nie zakwasem. Przepraszam. Das bedeutet, dass unsere Stellung, die ist ungesäuert.
A to oznacza, żeby nasze stanowisko właśnie było niezakwaszone, prześne. Durch das Werk des Herrn Jesus sind wir alle Gläubigen in die Stellung von Heiligen und Gerechten gebracht. Gdyż przez dzieło Pana Jezusa wszyscy wierzący zostali postawieni na stanowisku świętych i sprawiedliwych. Aber wir werden hier aufgefordert, ale tutaj jesteśmy wzywani, uns von dem Bösen zu trennen, odłączyć się od złego, damit unsere Praxis mit der Stellung in Übereinstimmung ist. Aby nasze praktyczne postępowanie było w jednomyślności ze stanowiskiem, do jakiego zostaliśmy powołani. Und dann wird unser Blick wieder erneut auf den Herrn Jesus gerichtet. A następnie nasze spojrzenie ponownie jest skierowane na Pana Jezusa. Auf sein Werk, das auf Golgatha vollbracht hat. Na Jego dzieło, które On dokonał na Golgocie. Unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Gdyż na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Das sollte immer unsere Herzen bewegen. To zawsze powinno poruszać nasze serca. Uns aus Liebe zu ihm von allem Bösen zu trennen. Abyśmy z miłości do Niego oddzielali się od wszelkiego rodzaju zła. Und ein Leben in persönlicher Heiligkeit und Reinheit zu führen. I prowadzili życie w osobistej czystości i świętości. Dieses Festfeierhalten bezieht sich nicht auf die Feier des Mahles des Herrn. I tutaj obchodzenie tego święta to nie dotyczy tego obchodzenia święta pamiątki śmierci naszego Pana. Sondern bezieht sich auf unser ganzes Leben. Ale dotyczy naszego całego życia. Lasst uns Festfeier halten nicht mit altem Sauerteig und nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Ósmy wiersz. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Lauterkeit ist ja so ein wichtiges Kennzeichen der Kinder Gottes. Szczerość jest bardzo ważną cechą wszystkich dzieci Bożych. Das bedeutet, dass wir offen sind. A to oznacza, abyśmy byli otwarci dla wszystkich. Dass da nicht verborgene Dinge in unserem Leben sind. Aby nie były skrywane, ukryte rzeczy w naszym życiu. Und Wahrheit bedeutet, dass wir entsprechend dem Willen Gottes unser Leben führen. A prawda to oznacza, żebyśmy odpowiednio do woli Bożej w życiu naszym postępowali. Es wird uns dann gesagt, wie wir uns solchen gegenüber verhalten sollen, die hinausgetan werden mussten. I dalej pokazane jest, w jaki sposób mamy się zachowywać w stosunku do osoby, która musiała być wyłączona. Aber bevor ich darauf eingehe, ale zanim na ten temat będę mówił, wollte ich auf eine zweite Stelle hinweisen, die uns zeigt, chciałbym wskazać na drugie miejsce, które pokazuje, warum wir jemanden hinaus tun müssen. Dlaczego musimy kogoś wyłączyć czy usunąć? Da heißt es in 2. Korinther 7. Czytamy w drugim liście do Koryntian, 7 rozdział. Vers 11 am Ende. 11 wiersz pod koniec. Ihr habt in allem bewiesen, dass ihr an dieser Sache rein seid. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Sie hatten sich nicht mit diesem Bösen eins gemacht. Oni nie zjednoczyli się z tym złem, indem sie diesen, der solches getan hat, hinausgetan haben aus ihrer Gemeinschaft. Przez to, że oni tego, który czegoś takiego się dopuścił, wyłączyli ze swojej społeczności. Und der Apostel Paulus konnte durch ihr Handeln sehen, dass sie zur Buße betrübt worden sind. A apostoł Paweł na podstawie tych ich działania mógł teraz dowiedzieć się,
że oni byli zasmuceni. Nur das Handeln einer Versammlung offenbart wirkliche Beugung vor Gott. Tylko działanie zgromadzenia objawia prawdziwe uniżenie się przed Bogiem. Und die Anerkennung seiner Rechte. I uznanie jego praw. Wie sollen wir uns nun verhalten einem solchen, der hinausgetan werden musste? A więc w jaki sposób mamy się zachowywać w stosunku do takiego, który musiał być wyłączony? In Vers 11 schreibt der Apostel: Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand der Bruder genannt wird. W 11 wierszu czytamy: Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem. Ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. A jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Und dann fügt er hinzu, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Tak, dodaje to, żebyście z takim nawet nie jadali. Keine gemeinsame Mahlzeit. Nie mieli z nim posiłków, czy społeczności w trakcie posiłku z nim. Kein vertrauter Umgang. Aby nie mieć z nim takich stosunków zażyłych. Und in diesem Vers wird uns auch deutlich gemacht, dass es andere Ursachen noch gibt, außer der Hurerei. I ten wiersz dobitnie też pokazuje, że mogą być inne powody do wyłączenia oprócz wszeteczeństwa. Habsüchtige, chciwce, Götzendiener, bałwochwalcy, Schmäher, oszczercy, Trunkenbold, pijacy, Räuber, grabieżcy albo zbójcy. Und in Zusammenhang mit in Kapitel 6 wird dieser Kreis noch erweitert. A patrząc jeszcze na szósty rozdział, to widzimy, że krąg takowych ludzi jeszcze się rozszerza. Da heißt es ab Vers 9, Vers 9 und 10. Tam czytamy w szóstym rozdziale w wierszu 9 i 10. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Irrt euch nicht. Nie łudźcie się. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dort in Kapitel 6 wird uns gezeigt, so sah ihre Vergangenheit aus, in solchen Sünden lebten sie. W szóstym rozdziale jest właśnie pokazane, że tak wyglądała ich przeszłość. W takowych grzechach oni żyli. Und sie waren geheiligt, sie waren gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus. A 11 wiersz mówi, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Aber wir sehen, jetzt waren wieder welche in diese alten Sünden hineingefallen. A widzimy, że niektórzy z nich wpadli w te stare grzechy, w których kiedyś żyli. Und wir wissen in unseren Tagen, a my wiemy, że w naszych obecnych czasach ist die Unmoral ausgesprochen ausgedehnt, auch unter solchen, die ein christliches Bekenntnis tragen. Niemoralność w szczególny sposób się rozprzestrzeniła również wśród ludzi, którzy noszą chrześcijańskie wyznanie. Wir tragen die Verantwortung für die, die sich am Tisch des Herrn zum Namen des Herrn hin versammeln. My ponosimy odpowiedzialność za wszystkich tych, którzy w imieniu Pańskim przy Jego stole się zgromadzają. Und müssen uns
wenn Böses auftritt, von diesem Bösen trennen. I musimy się od tego zła, które wystąpi, musimy się oddzielić. Aber wir sollten auch daran denken, dass solche, die ein sündiges Leben führen und sich Christen nennen, ale musimy również i o tym pomyśleć, że tacy, którzy prowadzą grzeszne życie, a siebie samych nazywają chrześcijanami, dass wir mit solchen keinen Umgang pflegen können. Abyśmy z takimi ludźmi nie pielęgnowali społeczności. Vers 12. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr nicht, die drinnen sind. Die aber draußen sind, richtet Gott. 5. rozdział, 12. wiersz. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Über die Menschen dieser Welt haben wir nicht zu richten. My nie mamy dokonywać osądu nad ludźmi tego świata. Aber wenn inmitten der Kinder Gottes dieses auftritt, dann müssen wir nach dem Worte Gottes handeln. Ale jeżeli grzech pojawi się wśród dzieci Bożych, to obowiązkiem naszym jest zadziałać zgodnie ze Słowem Bożym. In Galater 5 wird uns gezeigt, dass dieses auch auf w liście do Galacjan w 5. rozdziale jest napisane, auf verkehrte Lehren anzuwenden ist. Że ten sposób postępowania również jest do zastosowania w stosunku do ludzi przynoszących błędną, złą naukę. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 7, czytamy w Galacjan 5, rozdział 7, wiersz, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Hier war es nicht der Sauerteig der Hurerei. W tym rozdziale nie jest mowa tutaj o tym kwasie wszeteczeństwa. Hier war es der Sauerteig verkehrter Lehre. Tutaj tym kwasem była zła nauka. Schon im ersten Kapitel des Galaterbriefes muss er ihnen sagen, a apostoł już w pierwszym rozdziale tego listu do Galacjan musiał do nich napisać, dass sie zu einem anderen Evangelium sich umgewendet haben. Że oni odwrócili się do innej Ewangelii. Und dass sie einen anderen Christus verkündigt haben. I że zaczęli głosić innego Chrystusa. In Kapitel 5, Vers 4 sagt er ihnen, a w 5. rozdziale, w 4.